Zamknij? Czemu nie mogę zamknąć? Siema Naneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj coś, czego jeszcze tutaj nie było, czyli gra horror Five Nights at Freddy's, czyli gra, którą już każdy pewnie zna, każdy ją ogrywał. Gra swojego czasu była hitem internetów, mi nigdy nie przyszło w nią zagrać, bo bałem się zawsze horrorów, ale zawsze wydawało mi się, że nie ma w tej grze nic ciekawego, bo jest taka trochę pikselowa i taka trochę dziwna. Aczkolwiek zagrałem raz w spin-offa tej gry, czyli The Joy of Creation Reborn, którą też dla was nagrałem dwa odcinki, bo trzeciego już nie dałem rady nagrać, bo nie mogłem przejść mapki, a starałem się ją przejść jakieś 2 godziny, ale niestety mi się nie udało, więc pomyślałem, że jako, że w tym miesiącu jest Halloween, to przejdziemy sobie całą serię Five Nights at Freddy's. Myślę, że to jest gra, którą powinienem ograć jako twórca i jako youtuber. Myślę, że powinienem ją ograć, sam chcę ją ograć, więc mam nadzieję, że wam się również to spodoba. Jak wiecie, jestem średni w gry, więc będziecie musieli mi dużo w tym wszystkim pomagać, bo ja pewnie nie będę wiedział, o co chodzi. Nigdy nie oglądałem praktycznie nic z tej gry, nie wiem, o co chodzi, wiem, że się sprawdza kamery i jakoś się trzeba przed nimi chronić, przed tymi tutaj miśkami. I to wszystko, co wiem, więc zaczynajmy. New game. Help wanted. Freddy Fazbear's Pizza. Ok, czyli tak. Dali mi przeczytać, ale z tego, co wiem, chodzi o to, że będziemy pracowali w pizzerni, w której będą miśki. I będziemy siedzieli w takiej kabinie jakby. O, widzicie? Jesteśmy w takiej kabinie. Co to za telefon? Jak mam odebrać ten telefon? Halo? Door. Dobra, tutaj się światło włącza. Tu się zamyka drzwi. Tyle wiem. Okej, odebrałem jakoś na telefon. Tutaj to samo. Dobra, ktoś do nas dzwoni. Okej. Po 5 minutach gadania skończył gadać, opowiedział nam o tym, że on też pracował tutaj na tym miejscu. O kurwa. Gdzie się podział? O, tu jest. Opowiedział nam, że miszki w nocy stają się, kurde, troszkę nieprzyjemne po tym, jak przez 20 lat muszą zabawiać dzieci. I w sumie to się nie dziwię. Nie wiem, dlaczego tutaj kamera nie działa. Dziwne. A jeden się ruszył. I słyszę cały czas jakieś dziwne dźwięki. Ale jest już druga w nocy, musimy przetrwać do 6. On dalej tutaj stoi, więc niech stoi. Mówił nam, że co tam mamy robić, żeby zamykać drzwi tylko kiedy to jest konieczne. I takie tam, że te miśki tak naprawdę są bardzo fajne, tylko że w nocy troszkę im odbija. I to są mechatroniki. To on tu stał? Nie, tutaj stał, dobra, spoko. Więc na razie idzie dobrze, tylko nie wiem jakim sposobem ja je tak jakby odpycham. Czy przez to, że ja na nie patrzę? Prawdopodobnie tak, tylko cały czas też nie mogę na nie patrzeć, bo będę... Nie starczy mi energii. Mam jeszcze 55% energii do końca. Zostało mi 3 godziny do przetrwania. Dwa pozostałe miszki sobie siedzą, więc spoko. Na razie wygląda na to, że jest dobrze. Ten cały czas tutaj stoi. No więc spoko. Na razie się nie martwię zbytnio. Chyba nie jest najgorzej, tak mi się wydaje przynajmniej. On długo strasznie gadał. Nie wiedziałem, że on będzie aż tyle gadał. Ale tak jest. I od razu muszę zaznaczyć, że jeżeli będę krzyczał, piszczał i przeklinał, sorry, nie oglądajcie, jeżeli nie jesteście na to gotowi, ale ja ani filmów horrorowych, ani niczego w tym związanego nie za bardzo przepadam, bo się boję po prostu. Kiedyś próbowałem nagrywać dla was Outlast, ale to nie wyszło zbyt fajnie. No nie, na razie jest spoko. Mamy 47%. Mogę sobie nawet zapalić światełko tak o. I nawet tutaj mogę sobie zapalić światełko. A on dalej będzie tutaj... Co się stało? Ej, straciłem kamery. Wszędzie? Nie. Tutaj, na korytarzu... On tu jest! Co jest? Kurwa, grane. Tutaj ktoś stoi. Dobra, dwóch zostało tutaj. Tego, co wyszedł, nie ma. Gdzie on jest? Tutaj jest. Czyli to jest na prawo. Tutaj. Zostało mi 3 godziny. Dobra, no to dalej jest. Tutaj ten. Ale czemu? Czemu wyłączył kamery? Zaczynam mieć ciarki. Co się dzieje? Nie, ci sobie tutaj spokojnie siedzą we dwójkę. Tutaj też jest spoko. No on tu stoi.
To jest on, ale zaczyna mi znikać obraz, czyli co, on coś majstruje przy kamerce? Nie, no wydaje się być spoko. Co, dopóki będę na niego patrzył, prawdopodobnie będzie dobrze, tylko że nie mogę cały czas na niego patrzeć, bo nie starczy mi energii. Stały mi 2 godziny, nawet niepełne. On dalej jest koło mnie. Znaczy, nie jeszcze koło mnie, no, znaczy koło mnie, no tutaj są moje drzwi, on jest tutaj. Prawdopodobnie mogę go nasłuchiwać. Jak będę włączał światło, to on będzie się oddalał. Dalej jest tutaj. Znikła ta żółta! Co jest, kurwa? Słyszę coś. No dalej tu jest. Wyłącz, wyłącz. Dobra. Co tu jest? Zniknął. Ale mam ciary. Tamten zniknął. Tylko gdzie poszedł? Słyszę go. Tutaj go nie ma. Tutaj go nie ma. Tutaj też go nie ma. I tutaj też go nie ma. Tu jest. Dobra. Dziwnie stoi. Tylko gdzie jest ta żółta? I ona tak nagle zniknęła. Tak nagle poszła sobie i nie ma. Stała już tylko godzina. Dajcie mi przeżyć. Ja myślałem, że ta gra naprawdę jest taka śmieszna i zabawna. Ale jest dość straszna. Zniknął stąd. Dobra, znowu jest tutaj. Słyszę coś cały czas. Godzina mi została, nie zabijajcie mnie. Proszę. Zostało mi jeszcze 20% baterii. To dość dużo, tutaj jest jeden. Stąd wyszedł. Co to był za dźwięk? Ktoś gada do mnie. Zniknął stąd. Nie ma go tu. Tu też ich nie ma. Halo! Czy oni wrócili? Nie. Dobra, ten jeden dalej tam jest. Tutaj jest ta... Dobra, to jest ta chica, tak? Więc ona jest daleko, ale właśnie rozwaliła... Wszystkie mi rozwalili. Ja pierniczę. Nie no, mam 12... Kurwa! On tam był. Starczy mi energii? Boję się. Zobaczmy, czy on tu jest. Nie, tutaj jest. Poszedł sobie stąd. Dobra, więc mogę otworzyć drzwi. Zawału prawie dostałem. On był tutaj. O, przeżyłem. Udało mi się. Ale to było straszne. Mam mokre ręce. Całe. To było straszne. To było dużo straszniejsze, niż mi się wydawało. Jestem ciekaw, czy uda mi się przeżyć drugą noc. Jeżeli nie, to ciężko będzie, ale spróbuję. Spróbujemy. Myślałem, że dłużej zajmie pierwsza noc. Ale dobra, na razie siedzą sobie w trójeczkę, jak zawsze, i kolejny telefon dzwoni. Gdzieś odbiera telefon. Nie wiem, ale na razie sobie siedzą. Więc spoko. I zobaczymy. Okej, odebrałem. Odebrałem i znowu on. Zniknął już. Dobra, no jak zawsze stoi tutaj, ale już rozwalił kamerę. Dobra, kolejny telefon odebraliśmy od naszego przyjaciela i zniknął. Czy on tu stoi? Tutaj stoi, dobra. Powiedział nam tylko, że jak tydzień progresuje, czyli z każdym kolejnym dniem potworki naszej miszki są coraz bardziej aktywne i co widać, bo jest pierwsza, a pierwszy już sobie poszedł, a Chica też mi gdzieś zniknęła. To był Freddy, tak? Ten to jest Freddy, ale gdzie jest Chica? Gdzie jest Chica? Tu jest Chica. To było z tej strony czy z tej? Z tej. Ona tu była. Tutaj jest coś. Kurwa. Czemu nie działają kamery? Tu jest Chica. Ale jak się boję, że tutaj coś będzie. Nie no, Chica była tu, tak? Czy to Freddy w końcu? Nie widzę zbytnio. Tu jest Freddy. Nie, tu jest Chica. Tu jest Freddy. Muszę je obserwować, bo jest ciężko. Czemu z tej strony nikt nie podchodzi? Spoko, on tutaj był. Gdzie był ten? Tutaj i tutaj. Obserwujmy, czy są. Jest pierwsza, zaraz się zrobi druga. Tylko nie mogę cały czas patrzeć w kamery. Ale będę je słyszał, prawdopodobnie.
Słyszałem. Ona idzie tu, albo on. Ten stoi dalej, spoko. Ten jeszcze się nie ruszył ani razu, ale prawdopodobnie ten będzie najbardziej hardkorowy. Ale jest tutaj dalej. I on też tutaj jest dalej. Jest druga w nocy, mamy 61% baterii. Dobra, czy odgoniło go to? Nie, dalej jest. Dalej wszyscy stoją tak jak stali, spoko. Myślę, że niedługo się nauczę tych wszystkich miejsc, dobra. Rozwalił kamerę. Piepany. Poszedł sobie. Tutaj jest dalej ten, dobra. No, dalej tu stoi. Ale nie wiem, może jak zapalę tam światło, to ucieknie? No nie, no stoi, no i co, jak ja mam go odpędzić stąd? Ten jest dalej tu. Idzie sobie, tak? No, słychać jak odchodzi, dobra, spoko. To gdzie poszedł? Wraca? Nie. Nie ma go na holu. No ale słyszę go, no co, no nie powiecie mi, że go nie słychać, no słychać go gdzieś. Ta cały czas stoi tutaj. Tutaj go nie widzę. Tutaj go nie widzę. Tutaj stoi, dobra, schował się tutaj. I Chica jest tutaj, Fred jest tutaj, Chica jest tutaj. Trzecia w nocy, jeszcze 3 godziny, może uda mi się przetrwać 2 noce. To by było fajne, ale już go tutaj widzieliśmy przed chwilą. Więc obserwujmy je od czasu do czasu, rusza się. Poszedł sobie gdzieś stamtąd. Tylko gdzie? Oto jest pytanie. Gdzie on poszedł? Poszedł. Stoi znowu przy drzwiach. I się rusza. Nie wiem, zapalmy mu światło, żeby sobie odszedł. Nie odszedł. Dalej jest tutaj. Ona dalej tu stoi. Czemu ona nic nie robi w takim razie? Słyszycie te dźwięki? Co do chuja? Co się dzieje? Ej, ale to jest fajna gra, naprawdę. To jest fajna, pierwsza fajna gra horror, w którą gram. Znowu poszedł tutaj. Czy one są jakoś zaprogramowane? Czy to się da jakoś odczytać, co one robią i co mają zamiar? Co to jest? Nie było tego pod... tego miśka. Zamknij... Czemu nie mogę zamknąć? Czemu nie mogę zamknąć? Ja pierdolę. No, to śmiesznie się pobawiliśmy. Nie udało nam się przeżyć. Ale czemu on mi wszedł do pokoju? Ja się pytam. To było ciężkie. To było ciężkie. Ale fajne. Ale fajne i na pewno do tego wrócimy, więc... To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. W następnym odcinku postaramy się przejść noc numer 2, która była bardzo ciężka. Doszliśmy chyba do 4 godziny. Nie wiem zbytnio, jak mam sobie z nimi radzić. Mam nadzieję, że wy mi napiszecie w komentarzach. Poczekam z nagraniem kolejnego odcinka. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa.